W budynku sądu w Tajpej zaraz policja będzie wyprowadzać piosenkarza oskarżonego o gwałt. A dokładnie, szanowni państwo, chodziło o celebrytę, gwiazdę mediów na Tajwanie, komika Nono, którego prawdziwe imię i nazwisko brzmi Chen Xuan Yu. Została oskarżona o napaść seksualną i nękanie przez ponad 20 kobiet. W środę, 2 sierpnia 2023 roku, kiedy wraz z dziennikarzami czekałem pod budynkiem prokuratury w Tajpej, to rano policja tajwańska przeszukała jego dom, biuro oraz konfiskowała jego nośniki elektroniczne. Po południu został dostarczony do biura prokuratora, gdzie w trakcie przesłuchania zaprzeczył wszystkim stawianym mu zarzutom. Został zwolniony za kaucją w wysokości 500 tysięcy dolarów tajwańskich, czyli równowartości 50 tysięcy złotych polskich. W skandal są uwikłani także inni tajwańscy celebryci płci męskiej. Nono został po raz pierwszy oskarżony o molestowanie seksualne przez modelkę Amber Chang. Potem ujawniła się influencerka Anisa, znana jako nauczycielka Xiao Hong, która również oskarżyła Nono o molestowanie. Co ciekawe, kiedy policja zapukała rano do jego drzwi, to oświadczył, iż, cytuję, prędzej czy później muszę się z tym zmierzyć. Obecnie zawiesił pracę w mediach, miał on grozić dziewczynom, że rozprawią się z nimi jego znajomi z triady, to znaczy chińskiej mafii. Trzy kobiety oskarżyły go o gwałt penetrujący, jedna z ofiar miała być zgwałcona w publicznej toalecie, inna ofiara w chwili napaści miała 15 lat. Społeczeństwo na Tajwanie stanęło ewidentnie po stronie ofiar. Całą sprawę będę śledzić w trakcie pobytu w budynku prokuratury. W Tajpej poznałem tajwańskiego dziennikarza, pana Badra Tinga z serwisu informacyjnego Next Apple News. Jesteśmy w stałym kontakcie.